No to co, to idziemy. Dzisiaj się spotykamy z Beatą, ale dla mamy Irenki. Darku, prośba do ciebie, żebyś nawiązał kontakt z Beatą. I daj mi znać. Już. Powiedz mi, jak ją widzisz. Jak ją widzę? Albo jak ją czujesz? Ciężko, lekko. Że czas, tak się wydaje, jakby ciężkość schodziła w dół i wtedy jakby pojawiła się lekkość, taka pętla. To jakby właśnie energia w taki sposób w niej krążyła. Jest to takiej przestrzeni ciemnej, ale to nie w sensie takim, że jest po prostu nie odczuwa się jako ciemność w sensie, że to jest złe. Tylko jest jakby ta przestrzeń tak jakby była taka bardzo obszerna i taka dobrze się tam przestrzeń czuje, natomiast samą Beatę tak jakby właśnie coś w niej jakby kotłowało, jakieś takie energie i on czasem sprawiał, że czuje się ciężko i natychmiast przechodzić to w lekkość. Zapytaj Beatę, czy cię pamięta? Tak. Dobrze. Poproś Beatę, żeby sobie teraz podniosła częstotliwości. Na tyle, na ile może. Żeby sobie zharmonizowała energię. I powiedz mi, czy jest trochę mniej tej ciężkości? Tak. Okej, dobrze. Poproś Beatę, żeby nas zaprowadziła do swojej mamy Irenki. Idziemy tam. Daj znać, jak będziecie. Już. Dobrze. Poproś Beatę, żeby sprawdziła, czy to jest jej mama. Sprawdziła? Tak. Potwierdza? Tak. Dobrze. Powiedz mi, czy Irenka w jakiś sposób zareagowała na swoją córkę? Tak jakby chciała na nią spojrzeć, ale nie mogła. Prawe oko tak jakby było, czy oko też, ale najmocniej, ale cała prawa strona tak jakby chciała się podnieść energia z prawej strony, tak jakby tu się podnosiło, a tu się obniżało. Aha. Takie i właśnie to chęć spojrzenia spowodowało, że to jeszcze się bardziej podniosła ta prawa strona i takie jakby lekkie kłucie nawet w oku. No i w zasadzie więcej reakcji nie ma. Poproś Beatę, żeby wyjaśniła, dlaczego przyszło dzisiaj do jej przestrzeni i ciebie przyprowadziła. Jest jakaś reakcja mamy? Nie. Nie. Okej. Poproś Beatę, żeby zapytała, czy mama wie, kim ona jest. Kim jest Beata? Wie. Wie. Dobrze. Beata przyszła po to, żeby pewne rzeczy jeszcze doustalić. I jednocześnie też sprawdzić, czy mama jest świadoma swojej sytuacji, w której się znalazła, w której jest. Czy jest świadoma? Tak, jest świadoma. Przy czym to jest takie specyficzne odczucie, bo no bo jakby nie wiem do czego to porównać, najłatwiej byłoby do takiej sytuacji, jakby chciała zasnąć. I po prostu chciała zasnąć i wtedy jakby to, co gdzieś
by mogło odczuwać, no w efekcie ona odczuwa, jest takie stłumione w niej. I to jest coś takiego jakby właśnie już takie, bo w niej jest bardzo dużo lęków i takiego specyficznego odczucia, które jest osłabione właśnie tym zasypianiem. I wtedy jakby ta jej fizyczność jest taka trochę odległa, taka niewyraźna, ale jest. A jeśli próbuję właśnie do tej fizyczności, czy związków z tą fizyczności, z fizycznością dotrzeć i się w nią wczuć, to ogromną ilość lęków czuć i wtedy i ten lęk jest wszędzie, wchodzi w nią, wchodzi w lęk, tak bym chyba mógł powiedzieć, chociaż wchodzi, nieprecyzyjne to jest, bo wchodzi to w sensie, że z zewnątrz on by przyszedł, ale on jakby wchodzi w nią wewnątrz niej, to jest jej lęk, wchodzi w taki sposób, że tworzy pewnego rodzaju nadwzory. Tak się zawija, oplata ją i to wygląda tak jakby taki wzorzasty, ciemna energia w postaci różnych lęków. A znowu z perspektywy właśnie całej istoty, on jest taki bardzo stłumiony i taki, tak jakby ktoś na przykład opowiadał nam, że odczuwa lęk i my próbowalibyśmy mniej więcej się wczuć w tą narrację i wiedzielibyśmy, że on mówi o lęku, ale sami byśmy go no, właściwie nie odczuwali. Czulibyśmy coś, ale to nie byłoby to. I tutaj jest podobna sytuacja, ale znowu jeszcze jeśli wejdziemy w fizyczność, no to tam jest takie poczucie falowania, że raz jakby jest odczucie tego lęku, tych wzorów, tego wszystkiego, co oplata, a z drugiej strony jest ulga, takie falowanie. I to jest takie coś, można było porównać do czegoś takiego, że nie wiem, do czego to porównać. Może do drogi, że na przykład zdecydowałby się ktoś na to, że wyjedzie gdzieś w miejsce, które zawsze pragnął odwiedzić, albo jedno z wielu miejsc, które pragnął odwiedzić, i w końcu się zdecydował, że jedzie, i wtedy odczuwa taką euforię związaną z tym, że jedzie. Ale zaraz pojawia się, no ale co zrobić, nie wiem, z domem, kto kwiaty podleje, kto zajmie się podlewaniem właśnie ogrodu, koszeniem trawnika, o cokolwiek. I wtedy pojawia się takie właśnie zaburzenie tej odczucia, które przed chwilą opisałem, że taka radość z tego, że i takie spełnienie i to się z tym przeplata. Teraz wydaje się, że właściwie nie wiadomo, co jest w przewadze. Bardziej jest takie wyciszenie i wejście w ten stan istoty, całej istoty, która właśnie tak jakby chciała zasnąć. I wtedy te procesy, których opisuję w fizyczności, są takie jakby nieważne, takie odległe. A tam jest właśnie w ciele jest bardzo dużo lęków i właśnie takiego poczucia, że w końcu mogę pojechać, czy wybrać się właśnie i ten stan, który zaraz jakby próbuje się zmienić w ten, w taki coś, w jakieś formy zagrożenia, że a co będzie i albo jeszcze inaczej można to też opisać, że nie na zasadzie podróży, tylko czegoś takiego, że zrobię coś, jestem nawet nie, że gotowa właśnie, bo to chyba nie chodzi o gotowość, tylko takie jest poczucie, że takiej pełnej czystości, pogodzenia się ze wszystkim, czy wyczyszczenia wszystkiego, co jest niepotrzebne i stan, taki piękny stan, który jest jakby tłumiony różnego rodzaju lękami właśnie przeciwnymi, że nie jestem gotowa na coś,
co będzie z tym, z tamtym, martwienie się. Czy z kimś, nawet to, nie, nawet to martwieniem, to, tak, w pewnym sensie martwieniem, ale bardziej to są takie uderzenia jakichś takich emocji, które właśnie ten piękny stan próbują, na ten stan wpływać. Bardzo duża jest zmienność, chociaż z drugiej strony właśnie jako istota to kompletnie jakby jest, bardzo mocno jest to tłumione. Tłumione tak jakby właśnie zasnę i, i tego nie będzie. Irenka jest teraz pod wpływem silnych leków uśmierzających ból. Zobacz, czy to ma wpływ też na to takiej taką na fizyczność chęć. Na pewno, bo trudno właśnie jest tak intensywnie odczuwać te emocje. One są takie właśnie stłumione, takie, takie, takie niepełne. Okej. Dobrze. Poproś Beatkę, żeby zapytała mamę, czy chce dzisiaj jeszcze coś pozmieniać. Taka jest może nie zaskoczona, może też nie jest zdziwiona, ale jakby co miałaby zmieniać. Taka jest jakby, może to nie jest zaskoczenie, to jest takie, nie wiem jak nazwać tą reakcję. Dobrze, to jeszcze poproś Beatę, żeby zapytała mamę, czy w takim razie zgadza się, żeby i Beata, i my popracowali z nią dzisiaj jeszcze, jeśli coś będzie do zmian. Ona dalej nie wie co. Na przykład te lęki, które jeszcze ma w ciele. Ją to średnio interesuje. Jakby ona zapadając ten sen, to jest tak właśnie jak we śnie, że coś jest, ale tak nieważne, albo inaczej, ten sen zaczyna dominować i to, co jakby w tej fizyczności, jeśli byśmy to odnieśli do tego dosłownie, no to to jest takie odległe, takie właśnie prawie już jakby niebyłe. Zapytaj Darku, czy możesz sprawdzić, czy jeszcze ma jakieś implanty w sobie. Masz zgodę? Nie wiem, nie czuję ani zgody, tylko właśnie takie, może to nie jest brak kontaktu, bo ten kontakt jest, ale brak reakcji. O, brak reakcji, tak. Dobrze. To w takim razie sprawdźmy w takim razie, czy coś między poprzednią sesją, która wydaje mi się, że była w maju, a dziś coś się wydarzyło, że tak szybko zintensyfikowała się choroba w ciele. Sprawdźmy to. Dla tej istoty to bardziej jest poczucie wyjścia. A umysł bardziej walczył o to, żeby trwać dalej. Ale cała ta istota jakby chciała właśnie wyjść i ta zapadanie się w ten sen powoduje właśnie oddzielenie i pozostawienie jakby tego ciała na mniejszym jakby zasilaniu, bo to połączenie on energetyczne jest, ale zaangażowanie energetyczne jest bardzo małe i ciało wtedy jakby reaguje chorobą, jakby może nie zamysł, tylko to jest konsekwencja tego pójścia dalej czy gdzie indziej powoduje, że to życie fizyczne jakby przestawało mieć sens. Z tej strony, bo to widać po tym śnie, że to życie jest, ale tak jakby tak
nie wiem, jak to powiedzieć, odległe czy nieistotne, w pewnym sensie tak jest, że istotniejsze jest to, co stanie się, kiedy ona już całkowicie zaśnie. Ale to zaśnięcie nie można go traktować w sposób dosłowny jako zaśnięcie, tylko jako przejście do nowego. Okej. W takim razie, czy ta istota już podjęła decyzję o tym śnie? Już chce? Tak. Wydaje się, że tak. To znaczy, ona nie podjęła decyzji, wydaje się, co w tym śnie będzie. Ale chce zasnąć. Chce zasnąć. I jak całkowicie zaśnie, to jest takie poczucie, że zwinie się jakby tam zabierze tą energię swoją całkowicie. I to połączenie z ciałem utrzymuje ją w jakiś sposób, jakby nie pozwalając jej w pełni zasnąć. To jest coś takiego, że jak to, do czego to porównać? To tak jakby się jakby wybudować dom i wejść do tego domu i się jakimiś takimi, nie wiem, czymś przywiązać czy przykuć do ścian i chcieć i w pewnym momencie stwierdzić, że chcę teraz wyjść i te łańcuchy czy to te okucia trzymają i teraz jakby jest takie poczucie, że będę mogła wyjść, jak zniszczę dom, zburzę go całkowicie i wtedy tego, bo to nie chodzi o, żeby wyrwać tylko te okucia, bo jak się wyrwie, to się przyklei do czegoś innego, do innej ściany na przykład. Więc to jest poczucie, że muszę zniszczyć całkowicie dom, łącznie z fundamentami, tego nie będzie i wtedy mogę iść dalej. To tu jest takie przerysowanie, a tu jest już taki spokój i jakby brak zaangażowania, ja bym tak powiedział. Ale z drugiej strony, ze strony człowieka jest pewnego rodzaju tam właśnie, są reakcje, są emocje, ciało jest tym naładowane, przenosi pewne emocje, też jest poczucie, że tworzą się pewnego rodzaju myśli i jakieś potrzeby czy chęci, ale ze strony właśnie istoty nie ma tego zaangażowania. Nie ma jakby nic, jest tylko pewnego takie nikłe odczucie. Dobrze. To jeszcze Beata bardzo prosiła o sprawdzenie, czy jest jakikolwiek ingerent w przestrzeni lub w ciele. Nie, w przestrzeni nie, w ciele też nie, ale jest takie jakieś poczucie, ale to nie jest, to jest bardziej moje odczucie niż uświadomienie sobie tej istoty, że coś takiego jest. Jakby coś czekało, że gdy nastąpi już to zaśnięcie, że jakby wtedy może się pojawić jakaś forma, nie wiem, projekcji albo pokazania czegoś, czy chęć wywołania jakiejś, nie wiem, czy wizji, która by jakby ten sen przekierowała, albo go może nawet próbowała kontrolować. Zapytaj istoty, czy chciałaby spotkać, zobaczyć, kto czeka na nią. Nie. Nie. Dobrze. Zapytaj, czy pamięta, jak kilka dni temu powiedziała, że za 3 dni będzie kąpać się w świętej wodzie i nie wie, co tu jeszcze z nami robi, tak powiedziała do Beaty, do rodziny. Wydaje się, że jeśli chodzi o świadomość, o fizyczność, to jest takie, mam takie poczucie silne, że ona to powiedziała nieświadomie. Wyraziła werbalnie pewne odczucia, które ta istota ma.
tą chęć, nawet to trudno jest nazwać chęcią, ale dla uproszczenia można powiedzieć, że ta chęć zaśnięcia i pójścia do nowego zamanifestowała się jako odczucie, które ona w taki sposób wyraziła. Mhm. Jest poczucie, że to wyraziła nieświadomie. Okay. Jakby wyraziła to, co poczuła od samej siebie, od tej istoty, którą, którą jest również poza ciałem. Mhm. A przejdźmy jeszcze do takiego momentu, kiedy to wszystko się działo w zeszłym tygodniu, kiedy patrząc w sufit groziła palcem i mówiła: nie zbliżaj się nigdy do mojej rodziny. Też jest takie poczucie, że wtedy była bardziej świadoma pewnych, nie wiem, jak to powiedzieć, zagrożeń, mhm. czy pewnych obecności, które jakby są i zostaną w miejscu, w którym jej już nie będzie. Mhm. Mhm. Czy tam kogoś lub coś widziała? Nie, bardziej czuła, choć teraz się pojawia coś takiego, jakby taka bardzo duża postać, która siedzi w jakimś takim, nie wiadomo w jakim to miejscu, w żadnym mhm. miejscu, w przestrzeni, ale mhm. jest tak jakby ubrana w taką długą koszulę do ziemi. Ma siwe, długie, znaczy długie, średnie włosy i brodę siwą. I siedzi w taki sposób, że jakby był nachylony delikatnie przed siebie i patrzył w dół. Że to ona tą istotę gdzieś zobaczyła. Taka energetyczna postać o takim właśnie takim kształcie, takim wizerunku. Groziła tej istocie, że ma się nie zbliżać do jej rodziny. Ona jakby tak zaglądała, tak jakby nachylała się nad przestrzenią. Dosyć wysoko nad tą przestrzenią, ale tak jakby chciała wejrzeć właśnie, przyjrzeć się bliżej. Zobacz, czy w tamtym momencie, kiedy to mówiła i ręka się jej bała? Nie, w tamtym miejscu nie bała się. Nie bała się, okej. Zapytaj, czy chciałaby sprawdzić, kim jest ta wielka istota siedząca? Nie. Nie. Okej. Zapytaj jeszcze takie pytanie z jej córka, istota jej córki zadała. Czy jest świadoma, że jest wolną istotą? Tak, i właśnie to jest poczucie, że to wynika też, to chęć odejścia, z naszej perspektywy bardziej odejścia, jest jakby w niej. Dla niej to nie jest odejście, tylko jakby to jest jakby, nie wiem, i droga. Można nawet powiedzieć jej w jakiś sposób marzenie, chociaż marzenie to, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale to wynika z niej, to jest takie naturalne. I w niej nie ma jakichś warunków, że to będzie, to się stanie. To jest gdzieś właśnie w tej warstwie fizycznej jeszcze. To, co próbowałem opisać jako właśnie to. Z jednej strony chcę w części fizycznej jest poczucie, że muszę się pogodzić z czymś i próbuję się z tym pogodzić, ale jest dużo czynników, które wracają i które mnie utrzymują. To fizyczność jakby walczy z tym, jeśli tak można powiedzieć, a tam jest po prostu poczucie, że to się stanie. I wtedy nie ma jakichś tam warunków, że bo ciało jest, bo to, bo rodzina, bo coś tam. Tam jest tylko po prostu taki przyjemny stan, chwilę jakby przed zaśnięciem i czekanie, kiedy ten sen właściwie przyjdzie. Przyjdzie. Jeszcze pytanie. Ja to chciałam wiedzieć, czy
Istota mamy jest świadoma tego, że może zdecydować i w zasadzie już o tym mówimy, decydować o tym odejść, opuścić ciało albo wręcz przeciwnie, wzmocnić to ciało. Tak, tak, jest świadoma, przy czym w tej chwili jest takie poczucie, że ona właśnie czeka na to, żeby zasnąć. I to zaśnięcie będzie się wiązało ze śmiercią fizyczną, ale nie jest powiedziane, że ona nie zmieni zdania. Może na przykład coś ją rozproszyć i wybudzić ją, czy przerwać ten stan. Tak jakby wybudzić. Natomiast w tej chwili nie wskazuje nic na to, żeby to się miało stać. Dobrze. A czy w takim razie jest też świadoma, że ma moc uzdrawiania? No tak, ale to tak, jest w niej bardzo dużo świadomości, ale to jest jakby w niej nie ma takich emocji w stosunku do tego, kim jest fizyczności, że ona teraz ma potrzebę się uzdrowić. To nie ma w niej czegoś takiego. Takich pytań. Tam jest bardziej to poczucie tego, co ona jakby, czym ona, czego ona może doświadczyć jako istota, a nie jako człowiek. Ona tak jakby już tego doświadczyła, ona wie. I teraz dla niej jest istotne to, żeby doświadczyć czegoś, co się stanie, kiedy zaśnie. Ona teraz tego doświadczyć jakby no, chyba nie może albo nie chce. Jakby czeka, aż pewne rzeczy przestaną istnieć. No, w sensie fizyczności. A zapytaj, czy w takim razie wiemy, że nie może teraz tego jeszcze doświadczać, czy mogłaby zerknąć? I czy ma wgląd do tego, co się stanie, kiedy już całkowicie zaśnie? Całkowicie, jeśli całkowicie zaśnie, to wtedy to się zadzieje. Czy ma możliwość zajrzeć, co będzie później? Ma. Co będzie? No, to co? Będzie. No, ona to właśnie chce przeżyć. Chce przeżyć. Doświadczyć bardziej. Okay. Czy pamięta już takie wcześniejsze doświadczenia tego typu? Każde doświadczenie jest dla niej nowe. Ja tutaj mam pytania od jej istoty, jej córki. Córka chciałaby się dowiedzieć, czy zdaje sobie, czy jest świadoma tego, że jest tak wspaniałą, cudowną istotą. Mówi, że ona patrzy na tą całą sytuację i na siebie zupełnie inaczej niż ona. Aha, jak na siebie patrzy? Inaczej. Tak, jak to, kim jest, to jak czuje, to jak odczuwa, jest tym, kim ona jest po prostu. Nie wiem, jak wytłumaczyć to, co ona próbuje przekazać. Jakby nie zwraca, no, czy jest wspaniałą istotą, to w jej świadomości, czy to, co teraz czuje, to jest jakby czymś takim, to jest wpisane w nią, ale jakby, jak to wytłumaczyć to w ogóle, bo to jest takie ludzkie, że nie wiem, tak jakby tutaj ona rozumiała, że córka pyta ją, że jesteś wspaniałą, że czy wiesz, że jesteś wspaniałą istotą, tak jakby chciała coś na coś zwrócić uwagę albo coś uświadomić mamie, coś, co w niej i tak jest. Ale jest to w niej, ale nie potrzebuje tego wyrzucać jakby na zewnątrz, czy powtarzać sobie, że taka jest, bo w niej jest taki stan pogodzenia się, czy zaakceptowania. To jest w ogóle wszystko, są takie ludzkie teraz porównania, że zaakceptowanie. Ona tego nie potrzebuje robić, po prostu w tym stanie tam jest właśnie to wszystko wpisane.
Dobrze. To jeszcze z takiego trochę bardziej ludzkiego, fizycznego punktu widzenia. Czy mama ma jakiekolwiek wyrzuty sumienia? Tam w tym stanie nie. Nie. W warstwie fizycznej one gdzieś jeszcze się kotłują w niej. Bardziej lub mniej to się przez nią przepływa, ale nie wywołuje to żadnych jakby konsekwencji w niej jako tej pełnej istocie. I nie powoduje, że ona na podstawie jakichś, nie wiem, takich myśli czy wspomnień, które można by było określić jako na przykład coś złego, powodują, że ona by chciała teraz, nie wiem, wrócić i to, nie wiem, odpracować, komuś, nie wiem, zadośćuczynić, czy tego typu rzeczy. Tam nie ma tego. Tam jest jakby taki spokój, można by było powiedzieć, że właśnie woda zakręcona, gaz zakręcony, główny wyłącznik prądu wyłączony, nic się nie stanie już. Tych jakby rzeczy czy odczuć o samej sobie tam nie ma w taki sposób, że jest nadane temu wartości, które by ewentualnie wywołały w niej jakąś emocję. Tu jest to bardzo takie spokojne. W fizyczności widać, że takie impulsy jeszcze przepływają, które mogą dać efekt właśnie przestraszenia, lęku czy niepewności, czy wręcz jakieś takie nawet chwilami przebłyski takie, które mogą dać odczucie jakiejś nawet paniki. Okej. Dobrze. Zapytaj jeszcze, czy umie odróżnić tak zwane negatywnych ingerentów, negatywne energie? Tak. Umie. Dobrze. Jeszcze jedno pytanie, bo kiedyś w rozmowie z córką mówiła, że ona doskonale rozumie tych ingerentów i nie ma do nich absolutnie żadnej negatywnych pretensji, znaczy negatywnych emocji, że uważa, wie, że jedni korzystają z drugich i jakby dla niej jest to zrozumiałe. Stąd Beata po prostu się zastanawia, czy przypadkiem nie padnie kolejny raz w jakąś pułapkę. Zapytaj istotę Irenki, czy czuje w sobie jeszcze jakieś połączenia energetyczne z innymi istotami? No właśnie nie. Nie. To cały czas właśnie to, co próbuję Dobrze. Powiedzieć, to jest to, że z niczym ona nie ma teraz nie połączenia. Ma. Jedynie z samą sobą fizyczności, ale tak jak właśnie próbowałem to opisać, ona jest, to połączenie jest takie nie wiem jak powiedzieć, no słabe może nie, bo jest to połączenie, tylko że ono nie przynosi jakichś takich negatywnych, trudnych emocji, czy energetycznie nic nie wywołuje to w niej. Dobrze. Poproś Beatę, żeby teraz powiedziała mamie to, co chciałaby powiedzieć, to, co sama mi napisała. Przede wszystkim zadała pytanie, czy jest coś, co jeszcze może dla mamy zrobić. Że nie, ona chce tylko przekazać, że kiedyś sama to zrozumie. Zrozumie, jak to jest móc no właśnie, nie wiem, jak to odczytać, zasnąć czy pójść. Pójść tam, gdzie można być w pełni sobą. A to jeszcze jedno pytanie. Dlaczego akurat teraz zadecydowała o tym, że chce już iść w ten sen? Kiedy miałaby zadecydować? Czy jest jakaś przyczyna tego?
Satyryczna. Nie. Okej. Okay. Jakby poczuła się odciążona. Poczuła się odciążona właśnie. W jakiś sposób poczuła się właśnie bardziej wolna, czy w ogóle wolna. Dobrze. Beata też chciała przekazać i niech teraz jej swoimi słowami powie, ja to po prostu na głos wypowiem, żeby się nie martwiła i nie myślała o rodzinie, ponieważ oni sobie wszyscy doskonale dają radę, żeby przede wszystkim myślała o sobie i o swoim samostanowieniu. Tam jest dokładnie właśnie to. Jedynie co do fizyczności jeszcze mogą być właśnie wątpliwości, czy walka, czy jakieś takie odczucia. Tam właśnie jest dokładnie tak. Poproszę Beatę, żeby powiedziała to, co chciała powiedzieć. Podziękować mamie za to, że jest jej mamą, że ta istota jest jej mamą. Podziękować jej za wszystko, że miała tę okazję i ma tę okazję być jej córką. Niech jej teraz to wszystko przekaże. Jeśli chce i mama to akceptuje, to niech ją weźmie za ręce. Zadała to pytanie, czy jeszcze coś może zrobić, ale odpowiedź jest, że nie, bo jest ta spokój, ta wewnętrzna wolność. To wszystko jest w jej ręce. To pytanie w takim razie, jak można byłoby jeszcze ciału ulżyć, ciału fizycznemu. Trudno mi było odczytać, bo tak jakby jedno słowo się pojawiało, powtarzane, tak jakby w głowie mi się pojawiało, że spać, tak jakby to, nie wiem, czy to ma znaczyć, żeby dostawała jakieś, nie wiem, środki, żeby faktycznie mogła spać i nie odczuwać tego, nie wiem, jak to odczytać. Cały czas słowo spać. Aha. Dostaje środki, silne środki przeciwbólowe. Dlatego, tak jak dzisiaj Beata powiedziała, w sumie nie było z nią kontaktów fizyczności. Zareagowała tylko wtedy, kiedy usłyszała o tym, że będzie dzisiaj spotkanie na tym poziomie energetycznym. Ona mówi, że jeszcze będzie okazja zamienić parę zdań. Między Beatą a Irenką będą mogły jeszcze porozmawiać. Jak mam to odczytać? Że będzie jeszcze okazja, żeby zamienić parę zdań. Okej. Dobrze. Zapytaj subtelnej Beaty, czy ona ma jakieś pytanie do Irenki. Nie. Nie. Ona czuje to wszystko też. Odczuwa to. To jest taki stan, z którym tak z którym jakbyśmy odnieśli to do fizyczności, z którym się jakby nie dyskutuje. Nawet tak jakby ktoś zobaczył kogoś w swojej prawdzie i stracił argumenty, bo widzi kogoś w prawdzie. To teraz poproś Beatę jeszcze, żeby ona sprawdziła od strony rodziny, od strony jej fizyczności, czyli Beaty, od strony wszystkich, którzy są najbliżsi ręce, żeby zobaczyła, czy od ich strony jest coś, co może jeszcze przytrzymywać ciało i ręki. Tak, jest tam dużo emocji, które no powodują, że ciało, umysł, ciało odczuwa to i chociaż tutaj cały czas jest takie poczucie właśnie, że to jest takie stłumione. Ale tak, są takie emocje ze strony innych bliskich istot, które ona też czuje.
Proś Beatę, żeby zapytała Irenkę, czy chciałaby teraz przywołać wszystkich swoich bliskich. Nie, mówi, że to jeszcze nie jest ten moment. Okej, dobrze. To nie jest jeszcze ten moment. Aha. Zapytaj Beatę, czy ona wie, jak od strony fizycznej podejść do sprawy, tak żeby nie trzymać mamy, jeśli mama podejmie decyzję. Sama Beata, tak, wie, ale inni chyba nie do końca nie wiedzą. Nie do końca wiedzą. Dokładnie. Dobrze. Zapytaj Beatę, czy jest jeszcze coś, co chciałaby z mamą przedyskutować, porozmawiać, sprawdzić? Nie. Teraz pojawił się taki stan wzruszenia, takiego pięknego stanu, w którym w zasadzie chyba nic nie jest istotne. To odczucie Beata też właśnie jest w nim. Dobrze. Zapytaj Beatę, czy jest gotowa na to, żeby teraz w tym momencie się rozstać na tym planie, na tej płaszczyźnie z mamą? Tak, choć jakby w tym stanie tak jakby się, nie wiem jak to powiedzieć, zawiesiła, czy wczuła się w to, że, ale tak, jest gotowa. Powiedz mi jeszcze, Darku, jak wygląda przestrzeń ręki? Jak ją czujesz? Jest taka zwarta. Taka zwarta, taka czuć taką jej energię w tej przestrzeni. To jest taka jakby, nie wiem, ta przestrzeń otoczyła ją tak, taką właśnie częstotliwością, taką jej energią, taką jej naturą, taką, nie wiem jak to, ale to jest takie zwarte, takie przyjemne. Przyjemne. Dobrze, zapytaj Irenkę, czy chciałaby sobie podnieść częstotliwości. Czy córka mogłaby jej w tym pomóc? Nie, ona w tym stanie właśnie chce być. Chce być, dobrze. Dobrze. No dobrze, to w takim razie poproś się, nie wiem, czy jeszcze Beatka trzyma Irenkę za ręce. Niech sobie jeszcze przekażą to, co zresztą one i tak sobie przekazują. To, co mają sobie przekazać. I za moment wyjdziemy z przestrzeni Irenki, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy wrócili do przestrzeni Beatki. Idziemy do Beaty. Pożegnaj się z Irenką, podziękuj jej. Idziemy do Beaty. Jesteśmy? Tak. Darku, jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. No wiemy, w jakiej sytuacji jest Beata, córka Irenki. Ale też wiemy, że tam jest spokój, zrozumienie. Beatka tylko prosiła, żeby spojrzeć na nią jeszcze, bo ostatnio zrobiła sobie takie badanie nad u naturoterapeuty i sporo toksycznych obciążeń u niej wyszło. Spójrz tak na Beatę i powiedz mi, czy jest przyczyna ezoteryczna tych obciążeń. Takie pewne nieuświadomione emocje albo takie skrywane emocje powodują, że z góry do dołu, takim jakby trójkątem, do brzucha płynie takie obciążenie, taki ciężar płynie. Poproś jeszcze Beatę, żeby zerknęła na siebie i powiedziała, czy czuje jakiekolwiek blokady w sobie i lub implanty. Tak. No właśnie w tej przestrzeni gdzieś w okolicach brzucha. Okej. To wszystko się gdzieś tam próbuje
zatrzymać. Ona to próbuje neutralizować. W większości jej się to udaje, tak jakby chciała pewnych rzeczy. Może nie, że się oszukać, ale jakby chciała, nie wiem, myśleć pozytywnie albo pewnych odczuć nie zauważyć, żeby zachować pewnego rodzaju czystość. Ale właśnie to powoduje, że tego obciążenia trochę tam jest. Aha. Zapytaj Beaty, czy teraz mogłaby, czy jest w niej chęć usunięcia tego wszystkiego, tak żeby energia płynęła bez zakłóceń? Tak. Niech to zrobi. Beata doskonale wie, jak to robić. Niech usunie wszystko to, co ją obciąża. A przede wszystkim też takie obciążenia toksyczne. W życiu dostała bardzo dużo sterydów, chemii, antybiotyków i teraz jest czas, żeby to usunąć, wyczyścić ze swoich komórek. Niech to zrobi. Wszystkie toksyny chemiczne, metaboliczne, emocjonalne. Niech teraz po prostu wyczyści we wszystkich swoich komórkach. Zrobiła to? Tak. Poprosiła, żeby odnalazła tę kopię zapasową w komórkach. Każda komórka ma specjalną kopię zapasową zdrowienia i młodości. Niech je po prostu rozpozna i uaktywni swoje kopie. Zrobiła to? Tak. Jak się czuje, powiedz mi? Jest taka spokojna, taka wyważona. Dobrze. Powiedziała, że między innymi taką diagnozę została trochę w kierunku osteoporozy. Czy jest przyczyna ezoteryczna tej osteoporozy? Takie nagromadzenie pewnych obciążeń, które zapisały się głęboko i potrzebuje ciało czasu, żeby zareagować i wypełnić się właściwą wibracją taka, która właśnie no, w pewnym sensie oczyści, bo czy osiągną te komórki i całe ciało pełnię, czy pełną wartość tych częstotliwości. Osłabiony jest też układ pokarmowy. Poproszę, żeby zregenerowała sobie cały układ pokarmowy. Cały układ hormonalny i krwionośny przede wszystkim. Niech sobie to zregeneruje. Powiedziała mi też, że jest osłabiona praca mózgu. Zobacz, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna tego. Nie widzę. Okej. Dobrze. Ale niech sobie w takim razie zregeneruje wszystkie komórki układu nerwowego. Oczywiście z mózgiem włącznie. Układ krwionośny, mięsień sercowy i wszystkie narządy. Już teraz, kiedy uaktywniła sobie tą wibrację, tak jak powiedziałeś, czasami trzeba do tego czasu, żeby to się zadziało, to już teraz jakby myślę, że będzie wiedziała, w którą stronę iść, co robić. To Beata wie. Usunęła wszystkie toksyny? Tak. Wszystkie blokady? Tak. Zobacz, czy jeszcze są jakieś traumy. Nie. Nie ma. Dobrze. Powiedz mi, czy jest pełna synchronizacja ciała subtelnego i fizycznego u Beaty? Zapytaj Beatę, czy jeszcze coś chciałaby lub chce zrobić przy nas, z nami. Nie.
Okej. Pożegnaj, podziękuj Beacie. Rozłącz się i odłącz się całkowicie od Beaty. Rozłącz się i odłącz się całkowicie od Irenki. I powoli będziesz wracał do siebie, ale jeszcze rozłączysz się ze wszystkimi, ze wszystkim, cokolwiek było w tej sesji. Powoli wracasz do swojej przestrzeni, wracasz do swoich parametrów. A jeśli czujesz, że chcesz podnieść sobie częstotliwości, to zrób to i zharmonizuj swoją energię. Jeśli chcesz poczuć wibrację tę, którą lubisz najbardziej w sobie odczuwać, to się nią wypełnij całuteńki. Weź głęboki oddech. Poczuj energię swojego oddechu już w ciele fizycznym. Powolutku wracasz do ciała fizycznego. Powoli, powoli. Tu, gdzie jest bicie twojego serca, gdzie jest twój oddech, gdzie są wszystkie twoje fizyczne komóreczki. Wracając, regenerujesz je. One czują się szczęśliwe. Ty czujesz się doskonale, całkowicie zregenerowany, wypoczęty, zrelaksowany. I w tej wibracji, którą lubisz w sobie odczuwać najbardziej. Za moment powiem trzy, a ty już całkowicie powrócisz do swojego ciała. Powrócisz do tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. No, witaj, Darku. Beatko, włączysz mikrofon? Już, jestem. I jak się czujesz, powiedz? Chyba spokojna. Nie wiem, czy to... To znaczy, czułam wiele rzeczy, ale nie wiem, czy ja bardziej potrzebowałam tego, żeby mieć to poczucie, że z mamą jest wszystko dobrze. Tak. Żeby być spokojną, a ona jest spokojna i to jest najważniejsze. Dokładnie. Jest doskonale tak, jak ma być i to jest najważniejsze. Dokładnie tak jest. Dziękuję bardzo, naprawdę. Ja ci dziękuję za to spotkanie i za to, że obdarzyłaś nas swoim zaufaniem. Dziękuję ci bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Dzięki. Darku, tobie też. Dzięki. Wszystkiego dobrego wam życzę. Dzięki. Darku, powiedz mi jeszcze, jak się czujesz. Dobrze. Dziękuję ci bardzo za piękną pracę. No i pytanie do ciebie, Beatko, tak zwane standardowe. Czy chcesz się podzielić sesją? Oczywiście. Czy z wizerunkiem, tak. Czy bez? Z wizerunkiem. Dziękuję ci bardzo. Ja wyłączam nagrywanie, ale zostań jeszcze chwilkę. Dobrze. Dziękuję, Darku. Dziękuję, Beatko. Dziękuję. Dziękuję.